Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19, zatem czas na kolejne spotkanie z pierwszym polskim podcastem dla niewidomych i niedowidzących, i to w dodatku na żywo. Oczywiście na żywo, jeżeli słuchacie nas w poniedziałek 30 stycznia 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Patryk Waliszewski. Witaj. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że całkiem nieźle sobie radzisz z konwersją na rok 2017. Mi to jeszcze czasem sprawia problem. No wiesz, tak. Ja już kilka razy mówiłem tę liczbę 2017, więc to już nie jest aż taki wielki problem. Ale za pierwszym razem też, to... To były pewne kłopoty. To akurat muszę uczciwie się przyznać do tego. Tak... W okolicy... Tak szybko jakoś i tak w ogóle z impetem ten 2017 się rozpoczął. No ale. Nie ma to jak z impetem wejść w nowy rok. Ale dziś nie będziemy mówić o nowym roku, będziemy mówić o czymś, co można było otworzyć zarówno w starym 2016, nawet w 2015 i jeszcze kilka lat wcześniej również, jak i w tym roku, czyli o arkuszach Q. I teraz czas by, żebyś, Patryku, najpierw zanim przejdziemy do praktyki, trochę nam tu teoretycznego wprowadzenia zaprezentował, co to właściwie są te arkusze Q, po co je się używa, dlaczego, w jakim celu i po co nam się może to przydać. Plik Q, zwany też ładnie po polsku arkuszem Directive, to jest taki plik, mały plik tekstowy, który to plik niesie w sobie rozkazy, jak podzielić inny, większy plik muzyczny. No tak w bardzo telegraficznym skrócie. Do czego to się nam może przydać? Przydać to się nam może chociażby do tego, że plik Q może dzielić nie tylko pliki muzyczne. Ja odruchowo powiedziałem o tym pliku muzycznym i do tego zaraz przejdziemy, bo jest to najczęstsze zastosowanie. Natomiast czysto teoretycznie w pliku Q możemy również zapisać ścieżki danych. Plik Q jest bardzo ściśle związany z płytą CD. Tak, dobrze Państwo myślą, o to chodzi. Taki arkusz Directive jest głównie używany po to, aby z jednego na przykład ciągłego jakiegoś strumienia danych, jakim jest płyta CD, zawartość płyty, no czy to CD, czy to DVD z danymi na przykład, lub płyty CD audio po prostu, aby z takiej płyty móc zrobić potem ileś osobnych plików odpowiadających faktycznym plikom znajdującym się na tej płycie. Ale po co w ogóle tworzy się, bo to jest, i to było zawsze dla mnie zagadką, po co w ogóle tworzy się takie jednolite pliki z obrazami płyt? Nie lepiej sobie to od razu już podzielić w momencie na przykład zgrywania takiej płyty do komputera? Nie prościej, nie wygodniej? W przypadku płyty z danymi średnio wygodnie, bo skąd będziesz wiedział, gdzie jest następny plik? Gdzie się zaczyna? Będziesz odmierzał linijką, miarką? Nie, no z danymi to się zgodzę, tylko że z danymi to chyba w ogóle nie jest tam zbytnio potrzebny plik Q. Może być potrzebny na przykład jak robisz plik BIN z obrazem lub ISO, o to chodzi. Okej. Że wtedy w ISO możesz zaoszczędzić na części informacji, a mam mieć osobny plik Q, który podzieli ISO według... przykazań, że tak się wyrażę. Rozumiem, czyli również i w obrazach ISO możemy mieć jakieś takie różne części, jak rozumiem, tak? W obrazach CCD na przykład możemy mieć chyba tylko Nero, jakoś tak wyszedł z tego i tam chyba nie za bardzo to się da. Okej. Okay. No czy nie chcę, szczerze mówiąc, Państwa wprowadzać w błąd, bo ty obrazami danych się interesowałem odrobinę mniej niż muzyką. No tak, bo przede wszystkim, i to nie ukrywajmy, przede wszystkim pliki Q przydają się w kwestiach muzycznych, kiedy czasem sobie tak, zgrywamy. Tak, więc teraz, więc teraz odpowiem na twoje pytanie, dlaczego do muzyki? No właśnie, dlaczego? Plik Q. Ano dlatego, że z reguły nasz rynek zgrywalniczy, abstrahuję już od zastosowania i co z tą zgraną płytą potem się stanie. Zakładam,
działanie pro bono, że jest to po prostu nasza kopia, tak abyśmy nie musieli tej płyty zajeżdżać i rysować. Oczywiście scenariusze mogą być różne i dziwne i inne, ale taka płyta i taki obraz. Zacznę może od nośnika, który dostajemy, czyli od stacji dysków. Nie wyobrażam sobie jakoś bardzo, abyśmy tylko po to, żeby zgrywać płytę, kupowali sobie stację z dysków za 2-3 tysiące złotych. No, raczej a de facto, nikt tego nie robi, chyba że cierpi na nadmiar gotówki. A de facto takie stacje i trochę tańsze w miarę dokładnie czytają te płyty. Każda stacja taka za kilkadziesiąt, sto parę złotych, którą widzimy u siebie w komputerze bądź dokupujemy na USB, ma jakąś swoją, dziękować wszystkiemu, co się rusza, że stałą, niedokładność odczytu danych. Tabele z tymi niedokładnościami, tu wchodzimy troszkę w temat zgrywania płyt, są dostępne na stronie chociażby technologii Accurate Rip, która pomaga zwalczać tego typu zabawki i jest de facto technologią różnicową, technologią korekcyjną. O ile ten laser jakby nagiąć, żeby było dobrze, o ile ten laser powinien się jakby ruszyć na plus bądź na minus względem prawdziwej ścieżki, żeby prawidłowo ją, de facto prawidłowo ją odczytać. Natomiast często bywa tak, że chcąc grać płytę dobrze, chcąc grać płytę wiernie, my się nie chcemy zastanawiać, czy tutaj ucięło 30 sampli, czy tu ucięło 70 sampli. Więc nawet jeżeli tych 70 sampli by ucięło w następnym utworze, to de facto mając ciągłość pliku, tych 70 sampli i tak stworzy jednolitą całość z tym następnym, tak, bo 70 sampli jest w poprzednim, no bo tyle zabrało, niedokładność, bo jest plus, więc te 70 sampli spokojnie stworzy z następnym utworem ciągłość, no i w tym momencie już fala jakby akustyczna, czy fala, ten z angielska, nazwijmy go waveform, jest stały. I pomimo tego, że to przesunięcie jest, przesunięcie może się wtedy tyczyć pierwszego utworu i końcówki ostatniego, ewentualnie, w najgorszym wypadku. A tak, no to mamy spokojną głowę, że te przejścia między utworami, przynajmniej jeżeli słuchamy pliku jako jeden enter, będą dobre. No i tak. W pliku Q, w pliku Directive, zawsze w razie czego korektę można wprowadzić. Tak, a jeżeli podzielimy, już taki plik w momencie zgrywania, tak jak to się wydaje aplikacji zgrywającej, że jest dobrze, no to już wtedy... A się okaże, że nie jest dobrze, no to jest... One way ticket. Za późno, nie no, wiesz, Michale, mając 24 godziny na zrobienie jednego utworu, nie, no można wziąć sobie 70 sampli stamtąd, potem wziąć wklejcie na początek, no będzie ciągłość, ale trzeba wiedzieć przede wszystkim, ile wziąć. No i zająć trzeba edycją, taką naprawdę edycją, poprawianiem tego, szukaniem i tak dalej. No, myślę, dużo że nikomu z nas nie będzie się chciało tego robić. Owszem. Więc po tak to się sądzę. Przydają, po to się przydają pliki Q. Pliki Q to jest po prostu taka wskazówka dla oprogramowania odtwarzającego na przykład, bo sobie taki plik możemy załadować chociażby do Fubara. Nie wiem jak z Winampem. Winamp obsługuje Q czy nie? Jest wtyczka do tego, ale obsługuje to równie. Rozumiem. No ale Fubar na pewno. Do Fubara możemy sobie załadować plik Q. Wczytujemy wtedy plik właśnie ten Q i pojawiają nam się na playliście utwory tak jak one znajdują się na płycie, a mimo tego, że wszystko jest odtwarzane z jednego pliku, na przykład FLAC albo MP3 albo MP3 dokładnie, tak. Inna sprawa, że dzielenie plików MP3 po arkuszu Directive działa, szczerze mówiąc, tak sobie, no bo tam jednostką dokładności jest ta tak zwana ramka. No tak, ale to chyba więc działa może... dobrze, jeżeli jest ta ramka stała, czyli jeżeli mamy ten CBR, tak? Gorzej jest z VBR-ami wtedy, tak? Też nie do końca, bo jeżeli na przykład arkusz Directive bazuje na wyjściowym pliku, czyli na WAV, a my sobie przekonwertujemy do MP3, to arkusz Directive nie uwzględni zaokrąglenia do ramki w
te lub we w te. Więc może się okazać, że po podzieleniu pliku MP3 arkuszem Directive zrobionym z pliku WAV, podpowiem, że mało które oprogramowanie umie robić dobre arkusze Directive z dokładnością do ramki, dostosowane do MP3, może się okazać, że na początku utworu znajdziemy jakieś albo innego typu artefakt związany z niepełną ramką MP3, którą mimo wszystko dekoder w naszym odtwarzaczu będzie próbował odtworzyć. No i okej, i to chodzimy teraz do ważnego tematu. Po co właściwie będziemy opowiadać dziś o narzędziu QMaster? Powiedzmy sobie szczerze, to jest takie trochę nasze, Michale, case study i tu tak. Myślę, że nie będziemy tego jakoś bardzo ukrywać. Oczywiście, że nie, bo to jest... To jest narzędzie do pewnego bardzo specyficznego zadania, bo też nie oszukujmy się, zazwyczaj programy, które zgrywają płyty, umożliwiają stworzenie... Dobre programy umożliwiają zrobienie pliku Q. Stworzenie pliku Q. Ale czasem jest tak, że sobie trzeba ten plik Q zrobić samemu, chociażby jeżeli mamy na przykład jakąś naszą audycję i chcemy ją umieścić w serwisie mixcloud.com. O samym serwisie mówić nie będziemy, bo są średnio dostępne. Ani on przyjazny, ani on dostępny. Ani on dostępny, ale ma jedną bardzo fajną cechę. Jaką? Płaci za nas prawa autorskie. Tak, jeżeli ktoś niejako tworzy audycje muzyczne, audycje, w których jest odtwarzana muzyka, która podlega organizacjom typu ZAIX, SPAF, STOART i innym, które żądają praw autorskich, no to nie można sobie tak bezkarnie tego publikować, gdzie się chce, tylko trzeba, jeżeli publikujemy to na naszym własnym serwerze, trzeba uiszczać na rzecz tych organizacji odpowiednie opłaty. Jest jeden, jedyny znany mi serwis, który robi to za nas. Oczywiście, wiadomo, tam jest jakaś monetyzacja, oni zarabiają na reklamach i tak dalej, no ale na tyle im się to opłaca, że odprowadzają za nas te tantiemy. I można tam legalnie umieszczać audycje, w których jest wykorzystywana muzyka chroniona prawem autorskim. Jest to serwis Mixcloud. Tylko, no właśnie, tylko jest pewien problem. Serwis Mixcloud wymaga podania dokładnie, gdzie co jest w naszej audycji. Wymaga po prostu tracklisty, którą w jakiś sposób trzeba zrobić. A gdyby Państwo z Mixcloud chcieli operować tylko na tekstowej reprezentacji tracklisty, mogłoby się pojawić zbyt wiele nieścisłości, więc chcą reprezentacji usystematyzowanej albo w postaci ręcznego dodawania utworów, albo w postaci pliku Q. Tam jest jeszcze kilka innych wariantów, jest chyba nawet playlista z Traktora, zdaje się. Tak, z Traktora i z Serato DJ-a, zgadza się. Opowiedz może Mizi, Michale, bo ty miałeś doświadczenia jakieś ciekawe z serwisem Mixcloud i z ręcznym dodawaniem utworów. Tak, bo oczywiście serwis Mixcloud pozwala nam na dodanie ręczne każdego utworu, czyli tworzymy sobie taką listę, gdzie wpisujemy artystę, wpisujemy tytuł i wpisujemy czas, gdzie tam ten utwór się pojawia, od którego momentu się pojawia ten utwór i wszystko jest fajnie. Tylko ja próbowałem tak dodawać kilka materiałów. Niestety z czytnikami ekranu i przeglądarką Firefox, z którą to serwis Mixcloud działa najlepiej, mimo że sami rekomendują Chroma, ale to chyba dlatego, że jeszcze Chrome nie najlepiej działa z oprogramowaniem odczytu ekranu typu NVDA, to tu dlatego są problemy. Ja próbowałem dodawać kilka audycji i teraz proszę sobie wyobrazić, że odsłuchujemy tych audycji, przewijamy, szukamy, staramy się zrobić to precyzyjnie. I w połowie tworzenia opisu godzinnej audycji zawiesza nam się strona. Wchodzimy ponownie na tę stronę, co też już jest dość dużym wyzwaniem. Ale okej, jakoś nam się to udaje i okazuje się, że nic nam się nie zapisało, bo w trakcie uzupełniania playlisty nie jest ona zapisywana.
jeżeli tylko podaniu przycisku save. Jeżeli zawiesi nam się strona, to po prostu wszystko to, co zrobiliśmy, idzie sobie w niwecz, obraca się w niwecz. Więc no, to nie jest zdecydowanie dobra opcja, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. Ja zdecydowanie polecam tworzenie plików Q, bo wtedy tylko importujemy sobie plik Q, importujemy plik audio i to działa. A plik Q stworzymy za pomocą Keymastera. A potem i tak kończy się tym, że nie można tego odtwarzać w USA. Tak, 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 tak. To się zgadza. O tym też powiemy. O tym też powiemy, jakie to są cuda wianki i co tam się dzieje. Ale to wszystko po kolei. Po kolei, dobrze. Na początek... W ogóle, gdzie można pobrać Keymastera? Pamiętasz? Keymaster, org albo com. Zdaje się, zobaczymy. Że org. Mi się też coś kojarzy, że org. Program ma swoją wersję... Chyba nawet płatną, ale my będziemy korzystać z darmowej. Z darmowej, tak. Bo ma wszystko, co potrzeba. Tak, i jest naprawdę całkiem fajnie dostępna. Całkiem dostępna. Jeszcze sobie sprawdzę. Słyszymy jestem, się? Jestem, o. Tak, cały czas. Coś mi internet nasz. Qmaster.org. Qmaster.org. To jest strona, z której można pobrać program. W Readme napisali, że działa nawet z Windowsem 98. Gdyby... No, trudno, żeby nie, jest taki prosty. Tak, gdyby kogoś to interesowało w jakiś tam sposób. Ja może uruchomię program Qmaster. Uruchom, tym bardziej, że on nie wymaga instalacji nawet. To jest taki fajny, przenośny programik. Całość zawiera się w archiwum zip i tak naprawdę jest tam exec i kilka plików TXT. Tylko jeszcze dobrze. Możesz nam jakoś odsłuch tu zapewnić. O, świetnie. Teraz jest. Tak. Jakaś pusta lista i parę pól edycji. To może... No i mamy listę. Artysta, tytuł. I długość. Tak. I widzisz, Michale, i tu jest na przykład length, a nie duration. No tak. I tu jest ale długość to... Długość to tak... Okej, okay, tak, bo on sobie to potem chyba wylicza jakoś sam. Wylicza, no. Przejrzyjmy może menu. Nowy. Po prostu nowe okno. Brawo. Zdaje się, że z Maca to jest. No i wszystkie pliki. Tak. I tyle. Tu zapisujemy. Zapisz arkusz. Zapisz jako. Importuj. Tak. Szukaj we FreeDB. To jest znana zgrywającym płyty baza danych. Get from FreeDB. Jeżeli naprawdę wiemy, co robimy i znamy ID płyty we FreeDB, to możemy je wpisać. Tracklista zostanie pobrana. Scan MP3 file. Scan folder. I scan folder. Opcji scan folder nie testowałem. Szczerze mówiąc, ja też nie, bo nie było mi to. Ale będziemy ją mogli zaraz przetestować, opcję scan folder. Okej. Okay. Menu edycja. Insert new track. Bardzo prosto, insertem. Kopiuj, wklej, przesuń. To jest fajne, zamień artystę z tytułem. Tak. W razie, gdyby ktoś na przykład pomylił się i złą składnię plików w Q, znaczy w opisie samej płyty zastosował, to tu możemy... Jednym kliknięciem zamykamy, zamieniamy. I jeszcze właściwości. Tam mieliśmy po drodze, które są na razie niedostępne, bo nic nie mamy. Nic nie ma. Dobrze, tak. No to zrobimy.
I tu mamy takie okienko, w którym interesuje nas ten nieopisany przycisk, bo to jest przycisk przeglądaj. Tak, ja już tu odruchowo to nacisnąłem, ale... Dobrze, wybrałem jakiś plik. Tak, mamy audycję. Pliki Q, a w zasadzie ich treść, można zagnieżdżać wewnątrz plików MP3. Ja tej opcji nie polecam, ale można. Jeżeli ktoś by tak zrobił, nie ma problemu, program sobie z tym poradzi. Bywa tak, że wielka płyta, pomimo tego, że jest plikiem 70-megabajtowym i pomimo tego, że metadane z reguły lądują, zdaje się, na początku według składni MP3, tak, chyba się nie pomyliłem, można zrobić tak, że metadane pomimo wszystko lądują pomiędzy. Z czym sobie paradoksalnie ładnie radzi na przykład Winamp i słuchamy cały czas tej samej płyty, a Winamp w pasku tytułu wyświetla tytuł utworu, który faktycznie gra. To też Q-Masterowi pomaga, więc można tak wyszukać. Jeżeli to nie byłaby MP3, to on tu ma sobie bibliotekę i też wykrywa pliki. I mamy start. 1% stan MP3, dialog, stan MP3, dialog, stan MP3, 1, DAT, 1, 13, 11, 2016, MP3, WORPI, 3, WDB, 3, 1, TAX, PROGRESS, 8%, ABORT, PRZYCISK, 90%, 100%, PUT, DIALOG, NO, ABLET, LED, DATA, SOUND, INTERESET, PILOK, PRZYCISK. No. Nic nie znalazł. Niestety, no. Co było do przewidzenia? Cóż ja mogę? A zatem musimy wszystko robić ręcznie. I w tym celu. W tym celu nie będę się posługiwał tracklistą do faktycznej audycji. Zrobię sobie na potrzeby audycji podziały między utworami w miejscach jakichś testowych. Acz takich, żeby to przypominało mniej więcej realne czasy między utworami. I to też będzie miało swój dalszy sens, bo potem pokażemy Państwu, jak liczyć czasy. Tak, bo tu się przyda Excel. Tu się przyda Excel. Zatem pomijam klawisz tak, aby móc nacisnąć insert. No na przykład, co byśmy sobie wpisali. Prowadzenie artysta. To był tytuł. Tym samym, jako że audycja jest z radia DHT, wprowadzenie. Artystą staje się Radio DHT. Duration. Tu by default mamy wpisane 3 minuty. W ogóle, ciekawe dlaczego. W ogóle pokaż, jak to wygląda, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Te duration jest... no, właśnie. 03.00.00, czyli minuty, przy czym sekundy i setne. Ramki. Właśnie nie. Ja to sobie doczytałem w readme. Można zmienić na setne. By default są ramki. Co więcej, to jest not recommended zmiana na setne. Okej. Okay. Także zmiana na setne jest not recommended. Ale jest to pole edycji. To nie jest ten tak zwany sys date time peak, czy jak to się tam ładnie nazywa. Czyli ja sobie mogę... Ale muszę sobie to wpisać. Tak. Kolejna rzecz. Ten program chce od nas duration, czyli czasu trwania pomiędzy utworami, a nie czasu trwania utworu. Więc załóżmy, pierwszy niech ma tam powiedzmy, no te 7 minut, tak? Pierwszy element. Siedem. I tu już jest minut. Bez tego zera. Tak? 7, bo on ma 7 minut. Ale teraz dodajemy następny element. Pierwsze wejście. I teraz załóżmy, że to pierwsze wejście ma, powiedzmy, no nie wiem,
3,50 albo 5. Nie, dobra, zrobimy czas od czapy. Tak. 4 minuty. 4,37. No i tu niestety jest głupia rzecz dotycząca się tego programu. Nowo dodany utwór jest przed. Przed. Trzeba przesunąć. Na dół. I teraz. Dlaczego jest to problem i dlaczego jest kwestia liczenia tych czasów? No bo załóżmy, tu nie mamy w tym programie żadnego odtwarzacza. Musimy sobie załadować taką audycję do przysłowiowego Winampa i odsłuchiwać. I dajmy na to, odtwarzamy sobie, okej, okay, pierwszy segment zawsze będzie prosty, bo mamy, dajmy na to, te 7 minut. Ale teraz... Przesuwając do następnego, musimy zapamiętać, że ten drugi segment zaczyna się w, tam powiedzmy 7 minut 0 sekund. 7.01. Tak. Tak, czy tam 7.0. 7.0. Kończy się... I kończy się w 11.40. Ile to jest? I w tym tu z pomocą przychodzi nam Excel. Jeżeli ktoś nie ma Excela, to myślę, że może sobie spróbować skorzystać z LibreOffice'a, bo powinno też się tam dać. Ja akurat liczyłem sobie to w Excelu. No chyba, że ktoś tak w pamięci chce, no to przecież nie zabronię. I jeżeli ktoś... My tak zaczynaliśmy. Tak, my tak zaczynaliśmy liczyć, ale w pewnym momencie ja stwierdziłem, że to jest bez sensu, trzeba użyć Excela do liczenia tego, bo można, ale po co? Zaśmiecać sobie tym pamięć. I teraz wpisujemy sobie do dwóch komórek. Do jednej komórki wpisujemy sobie ten czas dłuższy, czyli dajmy na to tam powiedzmy 11.40. Na przykład wpisujemy sobie do komórki B2. Do komórki A1 wpisujemy sobie czas początkowy, czyli 7.00. Więc wpisujemy to w formacie 00, dwukropek, 07, dwukropek, 00. To wpisujemy sobie do A1. Do A2 wpisujemy sobie 00, dwukropek, 11, dwukropek, ile tam? 37? 37, 37. No, niech będzie trudniej. 37, tak. I teraz prosta formuła w komórce A3. Równa się A2 minus A1. A1. Tak, A2 minus A1. I w komórce A3 dostajemy... Ile to ma minut, czas. Ile to ma sekund. I to należy podać w tym polu, w drugim elemencie. Proste, proste. Proste. Tak. Tak się robi ręcznie, arkusze. Q. Dyrektyw. Tak. Trochę matematyki, na szczęście... I człowiek się gubi. Tak, na szczęście w miarę takiej prostej, drodzy państwo. Ale można... Można sobie z tym poradzić. I takich utworów można dodawać tutaj mnóstwo, bo ten proces możemy powtarzać sobie w nieskończoność i liczyć, jeszcze raz liczyć. Podawać artystów, wykonawców. Teraz tytuły. Może uzupełnijmy... Tak, teraz może uzupełnijmy ogólną metryczkę. Standardowa lista 145 gatunków z ID3V1. Piszemy P i zobaczymy, co jest na P. Intryguje mnie, czym jest gatunek Polsk-Punk. Ale dobrze. I tyle. Tak. Mamy tak de facto do dyspozycji w tym programie. Ale w tym momencie... Załóżmy, że... Potrzebujemy zastosować ten program do drugiego z wymienionych zastosowań, czyli mamy płytę, ale zapomnieliśmy ustawić, żeby wygenerował nam arkusz Q. To wchodzimy, jak rozumiem, w import i... Import, search from FreeDB. Nie get from FreeDB, bo wtedy musimy ręcznie znać ID i gatunek i kategorię tej płyty. Tego szukamy, Michale.
jakieś propozycje? Nie wiem, szczerze mówiąc nie mam jakiejś konkretnej płyty na myśli, więc jak coś wpadło ci do głowy, to wpisuj. No to na przykład, nie wiem. Search, dajemy. Byłam lalką, bez diakrytyków, on nie lubi diakrytyków, to już zauważyłem. O, bez problemu. Znalazł. I teraz, w tym oknie nie ma żadnego okeja. Jak to dodać? Szczerze mówiąc, nie testowałem tego z NVDA. Z JOS-em patent na to jest bardzo prosty. Przywołuję sobie kursor do tej listy. I klikasz. No tak. A zatem Doublet Seek. I działa. I załadowało nam się. I tutaj on pokazuje length. Tu nie pokazuje duration. Tak. Tu jest dokładnie pokazane. Tu pokazuje 2.38. Tak, tak. No i zresztą w tych naszych plikach, które opisywaliśmy, w tych naszych elementach, też pokazywał. Też. Tak, tylko my najpierw musimy sobie to policzyć. Bo tam zresztą przecież też wpisujemy długość tego nagrania, tylko... Długość, tylko, tak. Tylko bazujemy na czasach na przykład z Winampa. I dlatego musimy sobie liczyć. Tak, bo on nie chce względem całego pliku, on nie chce, że 27.15, no, tylko chce, że 3.58. Dokładnie, no bo to jest następny utwór, to co go obchodzi, ile ma cały plik. Dokładnie. Z takich kluczowych funkcji, no to w zasadzie... chyba tyle, któraś z funkcji jeszcze się zainteresowała mnie, ale tak... Nie, szczerze powiedziawszy, bo tak naprawdę ten program był mi potrzebny do tego przede wszystkim. Tylko po to, więc po prostu pozostaje kwestia systematyczności i dobrego uzupełnienia pól, tak. A wszystko powinno pójść już zgodnie z planem, tak jak tego byśmy oczekiwali. Dokładnie i wiadomo, raczej będzie to rzadkość, że będzie trzeba skorzystać z czegoś takiego, z takiego narzędzia i z takiego rozwiązania. Natomiast no fakt jest faktem, ale że... Ale na przykład dla tych, którzy chcą wrzucać swoje miksy na Mixcloud... To się może nie przydać. Nie mają innego za bardzo jakby środka, żeby to zrobić, a w szczególności im się zawiesza przeglądarka w połowie na przykład. Dokładnie. Bo miks jest dość długi. A no powiedzmy sobie szczerze, ten interfejs nie wygląda przyjaźnie po prostu. Nie, on nie wygląda przyjaźnie, on jest dość mocno przeładowany różnymi interaktywnymi skryptami, które gdzieś tam jeszcze w tle się odświeżają, coś chcą robić, coś sprawdzać i to po prostu działa źle. No a chcemy być jednak gdzieś tam działać zgodnie z prawem, więc to jest jedyny serwis, za pomocą którego możemy naszą własną twórczość chronioną prawem autorskim gdzieś tam wstawiać. Publikować. Tak, publikować. Jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, o DMCA i o Mixcloudzie. I tak. Myślę, że to warto o tym napomknąć. Niestety... Śmiech szczery mnie ogarnia zawsze, jak na ten temat schodzi. Tak. Co to jest w ogóle DMCA? To jest ten tak zwany Digital Millennium Copyrights Act, czyli ustawa o ochronie praw autorskich amerykańska, która obejmuje de facto cały świat swoim dość szerokim zasięgiem. Znaczy echem odbija się na całym świecie. O, może tak. Tak, no bo Stany Zjednoczone... Tyczy się. Tak, to tyczy się tylko Stanów. Ameryki, o tyle każdy serwis, chcąc jakkolwiek spokojnie działać, musi być jakkolwiek zgodny z tym, że... Bo nigdy nie wiadomo, kiedy prawnicy ze Stanów zapukają do bram serwisu. Tak. Tak. I... Jednym z wymogów jest to, żeby na przykład nie publikować, albo żeby stacje radiowe nie emitowały, ilu tam? Trzech utworów. Więcej niż trzech utworów tego samego wykonawcy. W godzinie tego samego artysty lub z tej samej płyty i to jest najciekawsze. Tak. I w tym momencie... W Ameryce nie ma płytowych audycji takich. Jak na przykład w Polsce. Teraz ostatnio wieczór płytowy reaktywowali w polskim radiu. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, to by nie przeszło. Nie ma mowy.
Też na przykład według DMCA nie można zapowiadać zbyt szczegółowo, jakie utwory pojawią się za czas w przyszłości. Tak, w przyszłości. Też to jest niedopuszczalne. No i teraz zauważyliście zapewne, że artystę wpisywaliśmy zawsze Radio DHT. No, coś tam wpisać trzeba, ale to jest artysta. I teraz... A trzeba zrobić wejście. A trzeba zrobić audycji. Wejście. Tak. Bo jest to audycja słowno-muzyczna, nie jest głównie muzyczna, tylko była to audycja słowno-muzyczna. Tak. No to opisaliśmy, jak należy, że artystą jest... Radio DHT. Zdaje się Radio DHT. Albo na przykład nasz prowadzący jakiś. Prowadzący, tak. Tak. No i teraz ja, wrzucając akurat audycję kolegi Dariusza Marchewki, który tu już zresztą w Tyfloradiu również się zaprezentował swego czasu, w audycji o kotach chociażby, albo o kawie. Ma jeszcze z pewnością dalekosiężne plany w kwestii kolejnych swoich audycji. Natomiast jako, chcąc zrobić prawidłowy opis tej playlisty, wpisałem jako autora wszystkich wejść Dariusz Marchewka. Dariusz Marchewka, no. No i okazało się, że zrobiłem źle, bo Mixcloud wyświetlił mi komunikat, że na terenie Stanów Zjednoczonych ta audycja może się nie odtwarzać, gdyż za dużo jest tu utworów tego samego artysty. No, także do... Darku, musisz mniej mówić. Tak. Chociaż trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. I to jest kwestia znowu dostępnościowa. Bo jeżeli uzupełnialibyśmy to tak standardowo w oparciu o Mixcloud, to na Mixcloudzie mamy... interfejs, który się tak zawiesza. Tak, i o ten interfejs, który się tak zawiesza, to mamy tam tak zwane chapters. I te rozdziały jakby... To są rzeczy, które mogą być rzeczami słownymi. Tam nie wpisuje się artysty. Tam można sobie wpisać wejście pierwsze na przykład, no i czas tego wejścia pierwszego, wejście drugie i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli... I wtedy... Tak, i wtedy nie ma z tym problemu. Nie obowiązuje. Ale jeżeli robimy opis naszej playlisty przez plik Q, no to niestety, ale tak się nie da. Ja mam jeszcze jeden pomysł. Możemy to potem przetestować, Michale, na już poza jakby anteną na jakiejś audycji. Bo przecież teoretycznie czysto format Q nie musi mieć artysty. Przejdzie track, który nie ma opisanego artysty? Nie wiem, nie sprawdzałem. Tego nie sprawdziliśmy. Nie sprawdzałem tego, szczerze powiedziawszy. Więc ciężko. Może to jest, może to jest droga. Być może, nie wiem. Nie sprawdzałem, nie kombinowałem, bo chciałem po prostu opublikować te jakieś tam kolejne audycje. Materiały. Tak, w końcu, bo dość mocno się zirytowałem tym, tak oględnie mówiąc, że zawiesił mi się kolejny raz Mixcloud w przeglądarce. Więc aplikacja Q-Master no, okazała się bardzo dobrym zrządzeniem pomocna. Losu. Tak, i bardzo pomocna. Tak. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Jeszcze może pokaż, jak zapisać ten nasz plik Q. Już nie ma problemu. I znowu... Nie, prosimy tu. O... Zły przycisk. A, zły przycisk. 6 as. I tyle. Ten format muszę zobaczyć, na czym on dokładnie polega. Bo to jest... Tak, ale standardowo... Zapisać, to jest standardowe okienko Windowsa. I nie ma w ogóle problemu, to jest po prostu save as. Dokładnie, zapisujemy. On w tym wypadku powiedział mi, że Krystyna Sienkiewicz kiedyś była mlalką, no bo taką tracklistę wczytałem z FreeDB. Oczywiście mogę jej zrobić Ctrl Z chyba, zaraz zobaczymy. Nie mogę jej zrobić Ctrl Z. Czyli niestety w tym programie, jeżeli się pomyliliśmy, cześć jak czapka. Usuwamy utwór, dodajemy jeszcze raz. Lub wchodzimy w properties i edytujemy. Tak, i tam czas, można to edytować, więc to nie jest jeszcze dramat, jeżeli rzeczywiście tak, coś, ale jeżeli, coś tam namieszamy. Jeżeli załadowaliśmy tracklistę, no to tak, jeżeli załadowaliśmy tracklistę, no to... a nie zapisaliśmy jej, to jest problem. Tu nie ma undo. Nie ma.
nie ma, więc trzeba uważać, co się robi. Oczywiście jeszcze tak powiedzmy, są inne programy do edycji plików Q. To jest tak znowu, że potrzeba jest matką wynalazków tak naprawdę. Wcześniej nikt się za tym nie rozglądał jakoś specjalnie, bo nie było to potrzebne, a jak zaczęliśmy szukać, to na dzień dobry się pojawiły dwa programy, QMaster i jeszcze jeden, pamiętasz nazwę? Q czy jakoś tak. Tak, ale ten drugi był niedostępny w ogóle. Znaczy, coś zrobić się dało, ale... Nie, ale był strasznie, ale był strasznie zagmatwany. On był całkiem dostępny, tylko był nieintuicyjny. On ma na przykład właśnie sporo opcji poświęconych tym trackom z danymi. No że tak. Tam można sobie ładnie obrazy przeedytowywać. Tak, ale na przykład miał nieopisane... Rozmiar sektora danych, rozmiar czegoś, ale ja tam nie wiedziałem, jak dodać plik. Ale miał nieopisane przyciski, chociażby. Przyciski. Przy wychodzeniu z aplikacji, kiedy pojawiało się okno, czy zapisać zmiany, to było... Yes, no i przycisk, przycisk. Tak, były trzy przyciski, yes, no, cancel, tylko który był yes, który, no, cancel. To... Mm-hmm. Chociaż paradoksalnie... No, z logicznej kolejności można domyślić się, że... Ale słuchaj, paradoksalnie tam działały literki, działały skróty, bo jak nacisnąłem tam N, to się zamknęło. A czytnik ekranu nie informował w ogóle, że to jest przycisk no albo nie. Chyba, że to jakimiś dziwnymi znaczkami tam było opisane. Też możliwe. Nie, puste przyciski. Aha. Na linijce pamiętam. Okej. Okay. Puste, nieoetykietowane przyciski. No w każdym razie tak działa program QMaster. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej możemy dodać na jego temat. No właśnie chyba tak sobie. Też tak myślę. On tam z poziomu myszki w miarę dodawania pokazuje total duration, on pokazuje właśnie te długości artystów i wykonawców spod listy. A de facto tylko total duration, to jest rzecz, która się zmienia, jest spod myszki, czyli ile nam w sumie już zajmie ten, ta nasza płyta bądź dzieło, które tworzymy. Tak. Do którego tworzymy arkusz, nie? Czyli ile już dodaliśmy. Więc wystarczy sobie po prostu to sprawdzać i kontrolować z czasem, chociażby z Winampa, czy tam wszystko jest w porządku, czy jest to opisane dobrze. I zazwyczaj będzie dobrze. Tam. Też no, jeżeli tworzymy taki plik na potrzeby serwisu Mixcloud, to też pamiętajmy, że no, nie musi to być aż tak bardzo precyzyjne. Jeżeli się pomylimy tam o pół sekundy, to tragedii nie ma, to nic się nie stanie. Ja zaokrąglam zawsze do 3 sekund. No, chociażby. Więc spokojnie. Wiadomo, jeżeli edytowalibyśmy plik, no taki podział płyty, to już wtedy warto, żeby te dane były zdecydowanie bardziej precyzyjne. No ale jeżeli tworzymy to właśnie na potrzeby Mixclouda, to nie ma problemu. Można w ten sposób. QMaster. Aplikacja do pobrania ze strony qmaster.org, qmaster.org. Można sobie pobrać, można jej używać. Jest za darmo. Zatem polecamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A na dziś dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Tak, do usłyszenia. A do program usłyszenia. Dla was prowadzili. Dziś bardzo krótki program, bo nam zarzucają, że tyflopodcasty są przegadane. No to proszę bardzo, dziś taki krótszy. Patryk Waliszewski. I Michał Dziwisz. Tylko na odwrót. Dziękujemy. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.